If someone could get up and organize. Dziękuję bardzo. Dziękuję także za pomoc techniczną przy mojej prezentacji. Będę pokazywał slajdy. It is a great honor. Szanowni Państwo, bardzo cieszę się, że mogłem przyjechać do Krakowa. To dla mnie prawdziwy zaszczyt. Chciałbym serdecznie podziękować organizatorom za miłe przyjęcie, wszystkim pracownikom pracującym tu oraz poza urzędem, którzy także bardzo się starają, by nasz pobyt w Krakowie był przyjemny. Wczoraj zwiedziliśmy przepiękną kopalnię soli i wtedy się przekonałem, że mieszkańcy Krakowa to tak naprawdę sól tej ziemi, ale także i jej słodycz. Dziękuję za tak miłe przyjęcie. Muszę powiedzieć, że Sisel powiedziała już o wszystkim, co ja zaplanowałem, więc być może ja tylko trochę podsycę ten płomień i porozmawiam o negatywnym wpływie sztucznych pól elektromagnetycznych z telekomunikacji bezprzewodowej, takich jak telefony komórkowe i Wi-Fi, na zdrowie, ze szczególnym uwzględnieniem nadwrażliwości elektromagnetycznej. Zacznę od informacji ogólnych. I chcę powiedzieć, że już z wprowadzeniem elektryczności na Ziemi bardzo szybko ludzie zaczęli narzekać na negatywne wpływ tej elektryczności na zdrowie. Jedną z pierwszych osób, u której zdiagnozowano nadwrażliwość elektromagnetyczną, był Nikolaj Tesla, czyli bardzo znany naukowiec i wynalazca. W tej chwili były premier Norwegii i były szef WHO, Gro Harlem Brundtland, jest również lekarzem, który o sobie mówi, iż cierpi na nadwrażliwość elektromagnetyczną. Zresztą liczba osób na Ziemi, która w tym momencie cierpi na elektrowrażliwość, to 200 milionów, nawet 350 milionów, chociaż są profesorowie, którzy wyliczają, że takich ludzi jest nawet i do 2 miliardów. Przypominam, 2 miliardy osób na Ziemi prawdopodobnie cierpią na nadwrażliwość elektromagnetyczną, czy tak zwany elektromagnetyczny smog. Oczywiście nie sposób nie wspomnieć tutaj o Nancy Wertheimer i Ed Lipperze, którzy już w latach 70. odkryli związek między promieniowaniem elektromagnetycznym wywoływanym przez urządzenia domowe, a zwiększoną zachorowalnością na białaczkę u dzieci. To w 1979 roku związek ten został odkryty. Zaś w 2001 roku elektromagnetyczne pola i wszystkie urządzenia je wydzielające zostały oficjalnie uznane za czynniki karcenogenne, czyli sprzyjające powstaniu nowotworu, a w szczególności białaczki. Króciutko omówię nadwrażliwość elektromagnetyczną. W Szwecji EHS, czyli elektromagnetyczna nadwrażliwość, uznana jest aktualnie za tak zwane zaburzenie funkcjonalne. Nie jest zatem sklasyfikowana jako choroba. Jest natomiast uznana już od roku 2000 za zaburzenie funkcjonalne. A jego symptomy są również dokładnie zbadane i nadany jest im kod ICD-10 przez Światową Organizację Zdrowia. Już w 2000 roku te objawy nadwrażliwości elektromagnetycznej zostały odpowiednio sklasyfikowane. W Szwecji osoby cierpiące na nadwrażliwość elektromagnetyczną mają dostęp do specjalnej organizacji, która się nazywa Szwedzkim Stowarzyszeniem Osób z Nadwrażliwością Elektromagnetyczną, i to zrzeszenie co roku otrzymuje grant z rządu Szwecji, który przeznacza w całości na badania naukowe. Jak pewnie wiecie, zaburzenie funkcjonalne
nie jest chorobą, prawda? Chcę podkreślić, to nie jest diagnozowane jako jednostka chorobowa. Czyli osoby na to cierpiące są całkowicie normalne, zdrowe. Ja sam myślę o osobach z nadwrażliwością elektromagnetyczną, że są to osoby zupełnie normalne, w tym sensie, że po prostu ich organizm reaguje ucieczką na nadmierną liczbę fal i wydaje mi się, że możemy już ukuć drugi termin, że mamy nadwrażliwość elektromagnetyczną, ale także niedowrażliwość, czyli są osoby, które niewłaściwie reagują, czyli że ich organizm nie wytwarza reakcji obronnych przeciwko elektromagnetycznym promieniowaniu. Dlatego uważam, że powinniśmy bardzo być wdzięczni takim osobom jak Sissel Halmoy, która przed chwilą do Państwa przemawiała, że one wrażliwie reagując są w stanie podnieść raban i zwrócić uwagę na poważny problem. Proszę Państwa, jeśli chodzi o lokalne organizacje w Szwecji, to u nas w gminach trzymamy się standardowych zasad NZ22 dotyczące dostępu, czy równoprawnego dostępu dla osób z funkcjonalnymi zaburzeniami. Tak więc to jest nasza podstawa prawna. Osoby cierpiące na zaburzenia funkcjonalne powinny mieć taki sam dostęp do tego, z czym się wiąże normalne życie, jak osoby niecierpiące na te funkcjonalne zaburzenia. Oto bardzo szczegółowa i dość długa definicja, konwencja, którą w zasadzie można podsumować jednym zdaniem. Otóż osoby z zaburzeniami funkcjonalnymi, takimi jak nadwrażliwość elektromagnetyczna, bądź w ogóle z każdym innym zaburzeniem, mają prawo do takiego samego życia, czy mają prawo, by ich życie było takie same, jak życie osób, które na te zaburzenia nie cierpią. To równouprawnienie i zasada równości wiąże się przede wszystkim z zasadą równego dostępu, dostępności. Jak się przyjeżdża do Szwecji, to widać od razu, że wszędzie mamy budynki z dostępem dla osób na wózkach inwalidzkich, wszystkie nasze przystanki tramwajowe, autobusowe są dostosowane dla ludzi z ograniczeniami mobilności. Ale oczywiście niezbędne jest zwrócenie uwagi także na innego typu niepełnosprawność czy zaburzenia funkcjonalne. Warto wspomnieć o tym, że to ONZ nas nauczyło, że aby nasze społeczeństwo było w pełni dostępne, to tak naprawdę wszyscy na tym skorzystamy. Ja czasami w Sztokholmie muszę czekać na moją żonę, która wychodzi z pracy i ona się porusza dość powoli i pamiętam, że jest taka ulica w Sztokholmie, gdzie jest niby podjazd dla wózków inwalidzkich, gdzie tak naprawdę z tego korzystają głównie matki z dziećmi, rowerzyści. Dlaczego o tym mówię? Po prostu, jeżeli staramy się narodem, który jest dostępny dla wszystkich, to całość społeczeństwa na tym korzysta. Po prostu ułatwienie dostępu otwiera drogę różnym obywatelom. Być może dzięki temu, że teraz zaczniemy pracować nad nadwrażliwością elektromagnetyczną, być może nasze społeczeństwo będzie zdrowsze, nie będziemy zapadać tak często na nowotwory i nie będą się pojawiać u nas nadwrażliwości neurologiczne. A zatem zwracamy uwagę na to, że to środowisko, które nas otacza, należałoby w jakiś sposób uleczyć, by dostosować je do tego, czym się stajemy. Innymi słowy, skoro nie uznajemy nadwrażliwości elektromagnetycznej za chorobę, tych ludzi nie należy leczyć. Należy tylko dostosować środowisko zewnętrzne do tego, w jaki sposób ci ludzie reagują. Oczywiście nie są oni chorzy i nie należy im, nie wiem, zalecić aspirynę. Jeden z szwedzkich lekarzy, bo od razu pokażę ten cytat, zwrócił moją uwagę na następujący zapis. Otóż osoba z zaburzeniem funkcjonalnym powinna nie być traktowana jak pacjent, tylko jak obywatel. To jest po prostu obywatel. Czyli ponownie w prawodawstwie zwracamy uwagę na to, że osoby z nadwrażliwością elektromagnetyczną nie są pacjentami. To są zupełnie normalne osoby, u których występuje reakcja obronna na to,
co się pojawia niekorzystnego w środowisku zewnętrznym. Oznacza to także, że kiedy czytamy zapisy ONZ na temat nadwrażliwości elektromagnetycznej, że absolutnie niedopuszczalne jest to, by osoba, która uskarża się na nadwrażliwość elektromagnetyczną, z uwagi na to zaburzenie funkcjonalne była zmuszona do tego, by zmienić pracę bądź by opuścić własny dom. To jest poważne pogwałcenie zasad międzynarodowych i przepisów prawnych. Nawet jak rozmawiam z ludźmi z branży telekomunikacyjnej, czy im się takie zapisy podobają, oni zawsze mówią, tak, uważamy, że to jest absolutnie prawda, to jest absolutnie zgodne z prawem. Przecież i osoby działające w branży telekomunikacyjnej pragną, by wszyscy obywatele mieli doskonały i taki sam dostęp do wszystkich przejawów życia w środowisku, to osoby także pragną, by ich dzieci chodziły do bezpiecznych szkół i nie chorowały. I o to tylko chodzi. A zatem to jest kwestia tak naprawdę jednej zasady. Otóż wszystkie osoby, w tym te z nadwrażliwością elektromagnetyczną, powinny mieć taki sam dostęp do praw człowieka. Tyle, jeśli chodzi o informacje podstawowe. A teraz kilka słów na temat badań naukowych i na temat doświadczeń, które zrealizowaliśmy w Szwecji. To jest badanie, w którym pozwoliliśmy dzieciom, by wykonały jedną rozmowę telefoniczną przez jedną minutę. Oczywiście to jest tylko tabloid, więc sensacyjna prasa, ale jednak tego typu eksperyment także opisano gdzie indziej. Inni naukowcy, taki jak Odachi, Bazi, Kapłan, przeprowadzili badania na szczurach, których poddawano falom elektromagnetycznym, a następnie sprawdzili, w jaki sposób zmienia się liczba komórek w tak zwanym zakręcie zębatym w hipokampie. Przypominam, to był model szczura. Okazuje się, że ekspozycja w zakresie 900 MHz, jeśli chodzi o promieniowanie elektromagnetyczne, doprowadza do zaniku znacznej ilości komórek zakrętu zębatego w hipokampie o 0,01, czyli to jest znaczenie znamienne statystyczne. Po powtórzeniu tego doświadczenia, kiedy przeszliśmy od mniejszego ośrodka w hipokampie, czyli zakręta zębatego, do większego ośrodka, okazało się, że degradacja komórek mózgowych, bo to jest ośrodek mózgowy, była jeszcze bardziej dotkliwa. Mówię tutaj o zakręcie zębatym w hipokampie spowodowanym ekspozycją 900 MHz. Takie było natężenie fal magnetycznych. Proszę zważyć, że to był model szczurzy. Jeżeli mamy mężczyznę, jeżeli mamy kobietę w ciąży, albo nawet mężczyznę, który rozmawia przez telefon komórkowy blisko kobiety w ciąży, to proszę zważyć, że wiąże się to z poważnym ryzykiem uszkodzenia komórek w hipokampie. Jeżeli ja zwracam uwagę kobiecie w ciąży, by nie rozmawiała przez telefon komórkowy, to ona się na mnie, przepraszam może za kolokwializm, wkurza, bo cóż ja mogę wiedzieć. Otóż mamy badania, które udowadniają, że ekspozycja na promieniowanie elektromagnetyczne powoduje nieodwracalne zmiany w ośrodku mózgowym zwanym hipokampem. Kolejne badanie, które chcę Państwu przytoczyć, pokazuje, że nasz system immunologiczny już od samego początku stara się zwalczyć ekspozycję, jaką jest promieniowanie, ale bardzo szybko system immunologiczny się osłabia i tak jakby zaczyna przypuszczać to promieniowanie. Nie jest w stanie poradzić sobie z potężną ekspozycją na promieniowanie elektromagnetyczne, co może prowadzić do zwiększenia ryzyka zachorowalności na różne choroby, w tym naturalnie nowotwory, albowiem nasz system odpornościowy jest niby zaprogramowany na to, by walczyć z obcymi ciałami, ale w momencie, kiedy poddawany jest niekorzystnemu działaniu fal elektromagnetycznych, on się po prostu osłabia. Pokażę jeszcze kilka przykładów zmian chorobowych spowodowanych natężeniem fal elektromagnetycznych. Zdjęcie pod mikroskopem epiderma, czyli na skórę, i dermis, skóra właściwa. I każdy z tych białych komórek to są tak zwane komórki masztowe, które są odpowiedzialne za reakcję organizmu
powodowaną nadwrażliwością, czyli na przykład w momencie, kiedy pojawia się odczyn astmatyczny. I tych komórek tucznych, bo to jest inna nazwa, mamy dużo więcej w momencie, kiedy jest większe natężenie falami elektromagnetycznymi. Jak ktoś się zna na falach, to pokazuje, to będzie był w stanie rozpoznać, że po prawej stronie mamy klasyczny obraz, w którym komórki tuczne sugerują, że doszło do degradacji, czy że doszło do uszkodzenia ze względu na to, że ktoś nadużywa komórkowego telefonu, tabletu, czyli tak potężne pojawiają się zmiany w naskórku, potem w skórze właściwej, gdzie dochodzi do reakcji obronnej organizmu. I może na kolejnym slajdzie pokażę Państwu 13 najczęściej spotykanych objawów związanych z dolegliwościami skórnymi u osób cierpiących na nadwrażliwość elektromagnetyczną. Oczywiście nie jest tak, że osoby z nadwrażliwością za każdym razem, że u nich za każdym razem pojawi się wszystkie te 13 symptomów, ale jednak to są te najczęściej spotykane i widzą Państwo, że one że one są podobne oczywiście do normalnych reakcji alergicznych, prawda? Czyli katar, czyli typowe reakcje antyhistaminowe. I teraz można by to było oczywiście w sposób prosty, mechanistyczny wyjaśnić, co się dzieje w momencie, kiedy nadmierna jest ekspozycja na fale radio elektromagnetyczne. Znowu, biopsja skóry pod mikroskopem pokazuje nam, jak zachowują się komórki tuczne przed ekspozycją i po 2 godzinach ekspozycji na fale. Znowu jest to osoba, zważcie Państwo, zdrowa, bo myśmy robili te badania na ochotnikach. To byli po prostu studenci medycyny, których usadziliśmy tak, by plecami dotykali ekranu komputera. I pytaliśmy tych studentów następnie, czy w ogóle coś odczuwali. Niektórzy stwierdzili, że trochę nudno było tak siedzieć, ale tak naprawdę żadnych zaburzeń neurologicznych nie zauważali, że troszkę im się znudziło, że tyłem do telewizora czy do ekranu musieli siedzieć, ale poza tym żadnych nie było zmian. Natomiast biopsja skóry pokazała, że po 2 godzinach ekspozycji pojawia nam się zwiększenie dokładnie tego samego typu komórek, o których mówiłem, czyli komórek tucznych. Mimo że żaden z tych ochotników nie zauważył żadnej reakcji nadwrażliwości. Czyli to też jest niebezpieczne, bo zobaczmy, nie ma żadnych objawów, nic niby nie czujemy, a jednak nasza skóra reaguje. Zresztą nie ja sam zwracam uwagę na tego typu badania, ponieważ i inni naukowcy, na przykład Igor Beliajew, w jednym ze swoich artykułów zauważyli, że zarówno częstotliwość 50, jak i 915, 50 jeśli chodzi o pole magnetyczne i 915 jeśli chodzi o mikrofale. Wszystko to są warunki, które wywołują porównywalną odpowiedź limfocytów u pacjentów zdrowych, jak i u pacjentów nadwrażliwych. Czyli tak naprawdę niezależnie od tego, czy jesteśmy zdiagnozowani jako osoby z nadwrażliwością elektromagnetyczną, czy też jesteśmy osobami uznawanymi za zupełnie zdrowe, taka sama reakcja jest naszego organizmu. Innymi słowy, każdy z nas, i to ja mówię z pełną odpowiedzialnością jako naukowiec, każdy z nas jest tak naprawdę narażony na ryzyko wystąpienia nadwrażliwości. Nie tylko my jako gatunek ludzki, ale także wszystkie zwierzęta. Wszyscy jesteśmy tak naprawdę wrażliwi i tak naprawdę pojawia się ryzyko, powiedziałbym nawet kolosalnego wpływu, jaki promieniowanie może na nas wydać. Proszę Państwa, ja szybciutko przebiegnę może teraz tak truchtem przez kolejne badania naukowe, natomiast jeśli ktoś z Państwa chciałby uzyskać więcej wiedzy na ten temat, to bardzo serdecznie zapraszam do tego, żeby się ze mną skontaktować e-mailem. Tylko kilka takich haseł. Otóż korzystanie z komórek, z telefonów komórkowych obniża jakość nasienia, ponieważ plemniki stają się mniej żywotne, wolniejsze i od razu się to przekłada na jakość spermy. Jak wygląda jakość spermy u mężczyzn w Europie, w Polsce? Czy zauważamy, że jest stabilna, czy też być może spada? Niestety, taka jest prawda, że jakość nasienia męskiego spada bardzo szybko. Coś się dzieje, jakieś muszą być powody obniżania się jakości nasienia. Oczywiście mogą być inne czynniki, natomiast gdybym ja był odpowiedzialny w ramach Światowej Organizacji Zdrowia, to bardziej bym się przyjął
przejął tego typu badaniami. Czytałbym takie artykuły i zastanawiał się, że skoro wiemy, iż komórki tak bardzo przekładają się na obniżenie jakości nasienia u mężczyzn, czy nie powinniśmy coś więcej w tym zakresie uczynić? Również i inni naukowcy zastanowili się nad wpływem elektromagnetycznego promieniowania na płodność. Najpierw oczywiście w modelu zwierzęcym. Jeśli rzeczywiście przekłada się to również na człowieka, to nasze pradzieci, prawnuki na przykład, rzeczywiście ze względu na narastający problem mogą stać się bezpłodne. Wtedy może być za późno. Za powiedzmy 50, 100 czy 150 lat może okazać się, że niestety ekspozycja na promieniowanie doprowadzi do bezpłodności człowieka. Dalej, kolejne badania naukowe. Małe dzieci, również dzieci nienarodzone, ekspozycja na pole elektromagnetyczne i badania naukowe wykazały również tutaj wzrost pulsu u nich, jak i również znacząco zmniejszony tak zwany rzut serca, czyli objętość krwi tłoczonej przez serce. Czyli znowu pytanie dla rodziców, czy pola elektromagnetyczne mają wpływ na wasze dzieci, czy jeszcze dzieci nienarodzone? Odpowiedź jest tak, zdecydowanie. Istnieje tutaj związek, badania naukowe wyraźnie o tym mówią. A często reakcja z rodziców czy przyszłych rodziców, pierwszy raz słyszę, z całą pewnością nie ma żadnego związku. Nigdy nie słyszałem, żeby taki związek był, ale zwracam uwagę na to, że eksperymenty pokazują, że taki związek istnieje. Dalej, kolejne badania naukowe. Tutaj mała grupa, ale świetnie znani eksperci Henry Lay, Akra Horita, Arthur Guy. Myślę, że warto byłoby ich zaprosić na kolejną konferencję, bo to bardzo interesujące również badania. I tutaj mamy wpływ wyników na szczury. I teraz znowu szczury, które były narażone na wpływ pól elektromagnetycznych. Widzimy tutaj jednostkę 2 waty na kilogram, ale tutaj tylko 0,6 wata na kilogram, znacząco niżej niż nawet w rzeczywistym życiu mamy narażenie. I widzimy tutaj wpływ, naukowcy pokazali na to, że narażenie takie ma wpływ na problemy w uczeniu się. Problem z koncentracją, problem w przyswajaniu nowej wiedzy, problem z tak zwaną krótkoterminową pamięcią właśnie związany to jest również na wpływem pola elektromagnetycznego. Pamiętają Państwo, wcześniej mówiłem o tym, jak to wygląda na poziomie poszczególnych komórek. Mówiłem o komórkach piramidowych w hipokampie. To jest jedna z tych części mózgu, które mają wpływ właśnie na między innymi uczenie się. No cóż, może nie przejmujemy się losem szczurów, które były badane, o tym mówiłem wcześniej, ale mamy coraz więcej danych, które pokazuje nie tylko wpływ na szczury pól elektromagnetycznych, ale również na dzieci. Tym razem testy lingwistyczne, które były przeprowadzone. W tym przypadku dzieci, które korzystały w dużej mierze, dłużej niż inna grupa, która była badana z telefonu komórkowego, z łączności bezprzewodowej, wyniki potem były gorsze tej grupy. Znowu jeśli chodzi o koncentrację, o zdolności lingwistyczne. Czy chcemy dalej, aby tak to wyglądało, czy dalej chcemy, aby na nasze dzieci pola elektromagnetyczne miały taki wpływ? Gdybym ja był premierem na przykład Szwecji czy innego kraju, jedną z pierwszych decyzji chyba, które powinienem podjąć, byłoby to, aby zareagować. Co zrobić? Przecież nie możemy dalej pozwalać na to, aby nasze dzieci cierpiały ze względu na właśnie wpływ pól elektromagnetycznych. Dalej, molekuły DNA. Również mamy pierwsze wyniki eksperymentów. Badania, które pokazały, tak zwane badanie typu reflex, po 24 godzinach ekspozycji na pole elektromagnetyczne związane z telefonem komórkowym, 1,3 W na kilogram w tym przypadku i widzimy tutaj zniszczenie DNA podobne do 1600 prześwietleń promieniami rentgena piersi człowieka, czyli 24 godziny rozmowy przez telefon komórkowy, SAR 1,3 W na kilogram jest ekwiwalentny mniej więcej do aż 1600 prześwietleń promieniami rentgena ciała człowieka.
telefony komórkowe, tego typu gadżety wydają się mieć bezpośredni wpływ na ludzkie DNA. To naturalnie bardzo niepokojące. Wcześniej mówiliśmy o nowotworach mózgu, między innymi mówiliśmy o wpływie na poziomie komórkowym. W tej chwili widzimy wpływ, możliwy wpływ również na DNA. Myślę, że to kolejny czynnik, który musimy brać pod uwagę. Wzrost, jeśli chodzi o występowanie nowotworów, to 3%. Można powiedzieć, że może nie tak duży wpływ w przypadku wcześniejszych doświadczeń na zwierzętach. Ale proszę pomyśleć tutaj w tej chwili, jak to wygląda. Jeśli policzymy, ile takich osób, ile osób korzysta z telefonów komórkowych, to może oznaczać dodatkowych 150 milionów nawet przypadków nowotworów, bo mamy przecież kilka miliardów osób, które korzystają z różnych gadżetów. Dalej, jeszcze ciekawe, bardzo eleganckie wyniki badań naukowych z Francji tym razem. W tym przypadku znowu korzystanie z telefonów komórkowych. Wskazywanie również na związku z na poziomie molekularnym narażenia na pola elektromagnetyczne. W telewizji ci naukowcy byli wypytywani, przedstawiane były z nimi rozmowy i naprawdę bardzo niepokojące są to wyniki, które już trafiają coraz częściej do wiedzy dla całego społeczeństwa. Także widzimy, że to narażenie na działanie pól elektromagnetycznych jest coraz większe i coraz więcej mamy wyraźnych dowodów na to, że jest to szkodliwe. No cóż, ja sam każdego dnia przyznaję, myślę o tym, iż dobrze by było, abyśmy wszyscy się mylili, abym ja się mylił, aby ci wszyscy naukowcy i te badania, o których wspomniałem, aby one były błędne. Czasem modlę się nawet do Boga, myśląc o tym, dobrze by było, aby te dane były błędne. Ale obawiam się, że szansa na to, iż wyniki tych badań są błędne, jest bardzo niewielka. Myślę, że musimy naprawdę zrozumieć to, że wreszcie nadszedł czas na to, aby działać. Ważne jest, aby tworzyć technologie dnia jutrzejszego, takie, które będą przyjazne dla człowieka. Być może Polska, być może przedstawiciele biznesu polskiego będą w stanie tutaj dobrze odpowiedzieć na to wyzwanie i rozwijać takie technologie, które będą przyjazne dla człowieka. Tego naprawdę potrzebujemy wszyscy, wszyscy na całym świecie. Przechodząc do ostatniej części mojego wystąpienia, co możemy zatem zrobić, biorąc pod uwagę potrzeby etyczne, moralne? Nauka zawsze powinna być oparta przecież na etyce, na moralności. Myślę, że istnieją pewne obowiązki naukowców, aby na przykład informować ludzi o wpływie urządzeń technologii. W Szwecji na przykład, kraju bardzo demokratycznym, można znaleźć w mediach na przykład różnego typu informacje. To jest gazeta z 95 roku, pewnie jest tutaj wiele osób na sali, które jeszcze wtedy nawet się nie urodziły, ale już wtedy pojawiały się pierwsze informacje na temat właśnie niebezpieczeń związanych z telefonami komórkowymi. Wtedy już zaczęła się debata na ten temat, ja w niej uczestniczyłem. Tutaj z prawej strony to nie jestem ja i nie jest to mój samochód, ale tutaj jest napisane, że za jakiś czas biznesmeni będą umierać. Dlaczego? Czy będą umierać na serce ze względu na problemy na giełdzie, czy też ze względu na negatywny wpływ telefonów komórkowych? I pierwsze pomysły były takie, nie, z całą pewnością telefony komórkowe nawet po latach nie będą problemem dla zdrowia. Takie poglądy pojawiły się wtedy w latach 90. Nie widziano żadnego połączenia między telefonami komórkowymi a możliwością problemów zdrowotnych. Ale potem w późnych latach 90. pojawiły się pierwsze wyniki konkretne. Pierwsze badania pokazały, że wśród zwierząt podczas testów na zwierzętach po ekspozycji od 3 do 8 miesięcy okazało się, że śmiertelność jest większa w tej grupie, która była narażona właśnie na pole elektromagnetyczne. Zdecydowanie potwierdziło się to, że krótsze jest życie tych zwierząt, które były narażone właśnie na to promieniowanie w porównaniu do zwierząt, które nie były narażone na promieniowanie. Także nikt już
potem Szwec nie żartował sobie z tego, iż telefony mogą skrócić życie biznesmena. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli korzystamy nadmiernie z telefonami, z telefonów, to może to naprawdę przyczynić się do skrócenia życia. Jak Państwo wiedzą, Szwecja i Polska położone są blisko, wielu Polaków przyjeżdża do Szwecji jako turyści czy do pracy, wielu Szwedów przyjeżdża do Polski jako turyści głównie. Muszę przyznać, że mamy bardzo dobre opinie, jeśli chodzi o Polaków, którzy przyjeżdżają do pracy. Są świetnymi specjalistami w różnych zawodach w Szwecji. My naturalnie zwracamy uwagę wszystkich, aby unikać tego, co tutaj widzimy na tym zdjęciu. Dziecko z telefonem komórkowym. Już dawno temu, ja od samego początku mówiłem o tym, iż telefony komórkowe i dzieci to największy eksperyment w zasadzie, który przeprowadzony jest na człowieku w całej historii świata. Nie chcemy, aby nasze dzieci były takimi zwierzętami, na których przeprowadzane są testy, bo naprawdę tak moim zdaniem wygląda obecna sytuacja. Od roku 1994 już zwracaliśmy uwagę na takie zagrożenia. W zasadzie rok 80, lata 90, rok 2000, 2005, 10, 16, słyszymy tylko bla, 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 dużo się mówi na ten temat, niewiele się robi. Coraz bardziej zastanawiam się nad tym, że czas jest najwyższy na to, aby rzeczywiście przestać gadać i wreszcie zacząć pracować, zacząć coś zmieniać. Pierwsze głosy już słyszymy naturalnie, coraz więcej organizacji, coraz więcej osób zaczyna zwracać uwagę na ten problem. Tak zwana Międzynarodowa Komisja do Spraw Bezpieczeństwa Elektromagnetycznego, ICEMS. To inicjatywa włoska z Benevento. Mieliśmy takie spotkanie w roku 2006, gdzie staraliśmy się właśnie przyjąć dokument końcowy, taką rezolucję na temat właśnie niebezpieczeństwa pól elektromagnetycznych. Wtedy mówiliśmy o tym, że powinniśmy ograniczyć u dzieci i u nastolatków korzystanie z telefonów komórkowych, powinniśmy informować całą populację na temat potencjalnych ryzyk związanych z telefonami komórkowymi. Należałoby zachęcać do alternatywnego wykorzystywania technologii, takiej, aby znaleźć takie możliwości, które są najmniejszym zagrożeniem dla dzieci i nastolatków. Między innymi w tej rezolucji z Benevento z 2006 roku właśnie o tym mówiliśmy. Potem dalej naturalnie w relacjach z innymi organizacjami zwracamy uwagę na rolę Światowej Organizacji Zdrowia, różnych organów, które zajmują się ochroną przed promieniowaniem, operatorami telekomunikacyjnymi. Zwracam uwagę na rolę samych producentów. Ważne jest to, aby wszyscy, oni, wszystkie te organizacje, wszystkie przedsiębiorstwa podjęły działania, aby rzeczywiście zrozumiały istniejące zagrożenia. Także te organizacje jak na razie niewystarczająco wiele robią. Moim zdaniem należałoby to zmienić. Myślę, że ich działania są w tej chwili potrzebne. W roku 2004 w Londynie byłem na spotkaniu, w którym uczestniczyli również przedstawiciele firm ubezpieczeniowych, firm telekomunikacyjnych, komórkowych. I tam tak naprawdę nie było pytanie, czy jakiś związek, czy wpływ na zdrowie tych firm, ale raczej pytanie było takie, kto będzie płacić w przyszłości za koszty wtedy, kiedy do sądu trafią sprawy, które właśnie wiążą się z wpływem, negatywnym wpływem telefonów komórkowych na zdrowie. To już jest jasne, myślę, dla wszystkich, ale za mało jeszcze się tutaj robi. Myślę, że powinniśmy lepiej dotrzeć również do samych obywateli, być może tutaj w Krakowie. Jedyna możliwa odpowiedź na pytanie, co należy robić, odpowiedź jest taka, koniec z eksperymentami, trzeba zacząć wreszcie działać i podjąć działania w kontekście tego, co zrobić, jak ograniczyć te problemy. Przecież ważne jest to, firmy powinny sprzedawać nam gadżety, które są bezpieczne dla zdrowia, a wydaje się, że już nawet w to nie wierzą w tej chwili same firmy telekomunikacyjne. Konkluzje. Proszę nigdy nie wierzyć, że telefony komórkowe, Wi-Fi to wszystko jest w pełni bezpieczne. Z tą pewnością nie jest bezpieczne. One mają wpływ na funkcję mózgu, mają wpływ na możliwe nowotwory mózgu, na zmiany w DNA, zmiany na poziomie komórkowym, również mają wpływ na uczenie się. Za mało o tym się mówi, a istnieją już wyniki badań naukowych, które wyraźnie mówią o tym związku. Ważne jest to, abyśmy wreszcie zareagowali, abyśmy wreszcie zaczęli działać.
stara reklama. Niech ciężka praca nie zabije twojej żony, a lepiej niech elektryczność to zrobi za nią. Albo jej. Niektórzy się śmieli z tego dawnego ogłoszenia, z dawnej reklamy. Niech elektryczność to zrobi, zabije żonę, albo niech posprząta za nią. Jest to dwuznaczne po angielsku. Dzisiaj obawiamy się, że podobnie może być właśnie z polami elektromagnetycznymi. Wtedy, kiedy pojawiły się na rynku pierwsze gadżety typu odkurzacze, na przykład takie jak tutaj, niektórzy się bali, że one są zagrożeniem dla zdrowia. No może to nie było poważne. Naturalnie sama branża chciała, abyśmy kupowali, produkowała ciągle nowe gadżety, aby tworzyć nowy rynek, aby ludzie je kupowali. Ale myślę, że musimy zdawać sobie sprawę z tego, że elektryczność, elektronika, komputery, sieci bezprzewodowe, tworzymy tutaj sieć, tworzymy środowisko, w którym my jesteśmy sami zwierzętami, na których przeprowadzane są eksperymenty. Sami nie wiemy, jakie będą wyniki tych eksperymentów. Trudno jest tak naprawdę przewidzieć, co stanie się za jakiś czas ze względu właśnie na problemy związane z polem elektromagnetycznym. Słyszałem o problemy smogu w Krakowie. To bardzo duży problem, ale proszę mi wierzyć, jeśli spojrzymy na to z punktu widzenia naukowego, problem smogu w Krakowie jest niewielki w porównaniu z problemem pól elektromagnetycznych, na których działanie jesteśmy codziennie narażeni w domu, w pracy, w mieście. Proszę o tym pomyśleć. To tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję.